Mamy. Pierwsze co, musimy przyjąć kontrakt standardowo. Zobaczmy, jakie mamy aktywne kontrakty. I oczywiście jest to kontrakt na pierwszy start, standard, do tego już przywykliśmy. Następnie musimy sprawdzić, niestety, drzewko technologii chyba. Tak to przynajmniej wygląda, że jeżeli nie wejdziemy, nie sprawdzimy tego drzewka, to nie pojawią nam się części w VAB. Trochę to dziwne, ale tak to zostało zorganizowane. No i przejdźmy do naszego VAB. No i tutaj już powinniśmy mieć dostępny pełen zestaw części, który pozwoli nam na zbudowanie pierwszego pojazdu latającego. No i zadaniem tego pojazdu nie będzie jakaś nie wiadomo jak wygórowana zdobycz. Będzie po prostu musiał polecieć. Może ewentualnie uda się troszeczkę punktów naukowych zdobyć. Dobrze by było, żebyśmy mogli odblokować jakieś dwie, może trzy technologie, które pozwolą nam na ruszenie trochę z naszym programem. Także mam nadzieję tylko, że tutaj nam się właśnie kerbale nie wysypały, bo troszeczkę tak to wygląda, a dzisiaj już niestety miałem dwukrotnie taki problem, że ta instalka po prostu się wysypała. Jeden raz podczas budowy i jeden raz właśnie podczas ładowania budynku konstrukcji rakiet. Ok, mamy. Jednak na szczęście się nie wysypało. Nie wiedzieć czemu dalej nie ma tych części. Zaraz zobaczymy. Pewnie jeszcze raz będzie trzeba wyjść do Research and Development. I powinny się odblokować. No mam nadzieję, że drugi raz nie będziemy musieli tyle czekać na wejście do VAB. Kurde, no strasznie wolno to wszystko dzisiaj chodzi, nie wiem czemu. Czy po prostu już kerbale są tak zmulone. No nie powinno, troszeczkę lepiej to działało. Okej, dobra. Coś tam się załadowało. Do Research and Development wchodzimy w miarę szybko. I to jest naprawdę niezły plus. Natomiast do VAB strasznie, strasznie wolno to się ładuje. Zobaczmy, dlaczego tak się dzieje. No i mam nadzieję, że będziemy w stanie coś z tym zrobić, bo jest to dość uciążliwe. Ok, no i znowu nie ma tych, kurde, nie rozumiem tego, tu jest troszeczkę znowu coś pokręcone, nie tak jak powinno być. Te części powinny być od razu z automatu dostępne, więc to nie tak w ogóle powinno wyglądać, ale no cóż. Nie wiem, co autor miał na myśli to robiąc, ale jest to troszeczkę upietliwe. A, okej, dobra, też możliwe, że dlatego, że nie przydzieliłem tutaj punktów. No oczywiście pierwszy punkt przydzielamy na konstrukcję. No i zobaczmy teraz. Naprawdę jest to takie dość uciążliwe. Okej,
Dobra. Mamy to. No i cóż, pierwsza rakieta będzie nieco inna niż na początku naszej poprzedniej serii. Tutaj troszeczkę inaczej będę chciał to rozegrać. Mamy tutaj dosłownie kilkanaście części do dyspozycji. Większość z nich dość prymitywna. Ale mamy tutaj pewną koncepcję, która wydaje mi się, że jest dużo lepszym startem niż poprzednio. Będziemy chcieli zbudować po pierwsze rakietę dwuczłonową, czyli już od samego początku będziemy starać się dość zaawansowane konstrukcje tutaj prowadzić. Ok, troszeczkę chowam te spadochrony, żeby zanadto nie wystawały poza obrys naszej rakiety. Dodajmy całe oprzyrządowanie naukowe. Z drugiej strony barometr. Dobra, w zasadzie to jest wszystko. No i dodajmy też jakieś niewielkie lotki sterówki. Ale dla odmiany tym razem dodaję 4. Dlaczego 4? Za chwilę się przekonacie. Oczywiście minimalne, one nie muszą być jakieś nie wiadomo jak duże. Tu schodzimy praktycznie do zera. Tutaj grubość też jakąś tam minimalną sobie ustawiamy. No powiedzmy te 3 cm nie było całkiem złą opcją. No i myślę, że jeszcze troszeczkę możemy to zmniejszyć. Coś takiego powiedzmy sobie. Ok. No dobra, to by wyglądało całkiem niegłupio. No i teraz robimy jedną ważną rzecz. Po pierwsze, ja delikatnie chowam te lotki, żeby były zanurzone w korpusie naszej rakiety. Ale robimy tutaj jeszcze jedną ważną rzecz. Delikatnie przechylimy te lotki. A to dlaczego? Dlatego, żeby nadawały one stabilność naszej rakiecie. To będzie dość istotny element. Dobra, teraz byśmy potrzebowali decoupler. Oczywiście tutaj nie jakiś specjalnie wymyślny. Średnicy 30 cm standardowo, grubość, no może być te 10, czemu nie. I teraz tak, ten zbiornik będzie zdecydowanie lżejszy, dlatego wykupimy właśnie ten stożek. Tutaj dajemy standardowo 30 cm. I jeszcze, no właśnie, musimy z tego cięższego zbiornika skorzystać, z tego względu, że on jest ciśnieniowy. I to będzie nam właściwie robiło całą robotę. Pozwoli tutaj pod właściwym ciśnieniem podawać paliwo do naszego silnika Veronique. Jak możecie zauważyć, ja tutaj w ogóle nie daję tego komputera sterującego, dlatego że on po pierwsze jest bardzo długo się go konstruuje i to zajmuje mnóstwo czasu. A po drugie, nasza rakieta będzie stabilizowana nieco w inny sposób. Dobra, dodajmy paliwo. O, proszę bardzo. No tak, tutaj nie zmieniłem rodzaju zbiornika. No i dobra. Myślę, że coś takiego by zupełnie wystarczyło. Ja mógłbym teoretycznie tą rakietę nawet nieco wydłużyć,
ale chyba nie ma takiej potrzeby. Dodajmy tutaj platformę startową. Może być ta mniejsza nawet chyba. Nie ma to większego znaczenia. O, maksymalnie ją obniżmy do dołu. I tutaj ponowię nasze lotki. Tak, aby również powodowały stabilizację naszej rakiety. Ok, mamy pierwszą rakietę gotową. No i tradycyjnie nazwiemy ją Styx. Ok, jako że jest to pierwsza rakieta, to oczywiście będzie to Styx 1. No i myślę, że nie oszczędzimy tutaj też naklejki z nazwą naszej rakiety. Dobra, i jeszcze jedyneczkę by pasowało dokleić. Dobra, ok. Rakieta w zasadzie gotowa. Styx 1 zapiszmy. Ustawmy fazy odpowiednio. Tutaj też mieliśmy to troszeczkę pomieszane. No i dobra, przeprowadzimy sobie symulację, tak żeby na pewno sprawdzić tą konstrukcję, czy ona nam zadziała. Na szczęście tutaj mamy możliwość wykonania takowej. No i tak, budowa tej rakiety będzie trwała 129 dni, ustawienie jej na platformie startowej prawie 3 dni. Koszt złożenia to jest 78 jednostek, 24,5 koszt ustawienia na platformie startowej i 697 to jest koszt użytych części, plus oczywiście do tego jeszcze dojdzie koszt wykupienia tych wszystkich części, których jeszcze nie mamy dostępnych. Dlatego ta rakieta będzie troszeczkę droższa, natomiast dzięki temu, że ona powinna wznieść się dość wysoko, zarobimy dużo, dużo więcej funduszy niż tylko za pierwszy start, co pozwoli nam nieco szybciej rozwijać nasz program kosmiczny. Ja ze względu na to, że tutaj troszeczkę inne rozwiązania odnalazłem, nie dodawałem dodatkowych funduszy na początku naszej rozgrywki. Jak zauważyliście, zaczynaliśmy z 50 tysiącami, a nie jak poprzednio z 500 tysiącami. Także tutaj trochę trudniej, ale mam nadzieję, że trochę lepiej nam pójdzie. Dobra, 3, 2, 1 i rozpoczynamy symulację. Ok, rakieta powoli zaczyna się obracać, co oznacza, że zaczyna się też stabilizować jej lot. Pytanie tylko, czy będzie się obracała wystarczająco szybko. No niestety nie. Ten obrót jest za wolny i za późno nastąpił. Co za tym idzie, wracamy do naszej tutaj do naszej konstrukcji i nieco będziemy musieli zmodernizować tą rakietę. Po pierwsze, zapewne trzeba trochę powiększyć te lotki jednak, bo one są dość małe. Ok. Myślę, że takie powinny się sprawdzić nieco lepiej. Po drugie, minimalnie zmniejszam też średnicę naszej rakiety, żeby silnik generował nieco większe przyspieszenie. Większe przyspieszenie pozwoli nam na to, aby rakieta stabilniej leciała. Cześć, Alan Minecraft, witam.
pozwoli nam to na to, aby rakieta szybciej leciała i też żeby ten lot był stabilniejszy. Także myślę, że to dobra poprawka. Także startujemy. Jeszcze raz sprawdzimy sobie i jeżeli ten lot przebiegnie prawidłowo, no to rozpoczniemy tutaj budowę tej naszej nowej rakiety. I tak jak mówiłem, nie mamy tutaj systemu SAS, bo nie montowałem tego zaawansowanego komputera, z tego względu, że jego budowa trwa strasznie długo, ale będziemy tutaj rotacyjnie tą rakietę stabilizować. Jaki cel na dzisiaj, Alan? Już mówię, generalnie resetujemy serię, z tego względu, że ja troszeczkę innych rozwiązań poodkrywałem. No i chcemy dojść jak najdalej. Dobra, stabilizacja troszeczkę zawodzi. Nie jest ona najlepsza, ale okej. Dużo bezpieczniej teraz już rakieta leci. Świetnie. No tutaj ten pomysł zaczerpnąłem z pocisków militarnych, które też są stabilizowane właśnie rotacyjnie. Także zresztą cała balistyka polega na tym, żeby odpowiednio ten pocisk był stabilizowany w czasie lotu. Także myślę, że to jest całkiem dobra koncepcja. No i tutaj będziemy korzystać z rakiety dwustopniowej. Dobra, lotki nie wybuchły. O, i od razu też przekroczymy linię Karmana. To jest bardzo dobra wiadomość. Zobaczmy sobie orientacyjnie, jaki byłby zysk z tego startu. To będzie około 20, myślę, tysięcy. No chyba, że przekroczymy te 100 tysięcy, to pewnie będziemy w stanie z tego lotu wyciągnąć około 30 tysięcy funduszy. No tak, ta setka tutaj jest jak najbardziej do przekroczenia, także nie ma problemu. Ok, fantastycznie. Myślę, że w takim wypadku możemy zakończyć tą symulację i dać zlecenie budowy rakiety Styx 1. I myślę, że ta rakieta naprawdę pozwoli nam na dosyć szybki rozwój naszej tutaj technologii rakietowej i nie tylko rakietowej. No i tak jak mówiłem, tutaj dodatkowo jeszcze 10 tysięcy musimy zapłacić za wykupienie części na tą rakietę. Natomiast tak jak mówiłem, to się opłaci, bo z tych wszystkich rekordów, które ta rakieta pobije, powinniśmy osiągnąć około 30 tysięcy, także to jest całkiem dobra opcja. Dobra. Rakieta Styx 1 będzie budowała się 123 dni, czyli co prawda dłużej niż ta nasza Firewerka, ale znowu dużo szybciej niż rakiety z programu Anteros, które w zasadzie miały zbliżone osiągi, także to jest duży, duży plus. Dobra, dajemy zlecenie budowy, przyspieszamy czas oczywiście, żeby nam się to zbudowało. Ustawiamy naszą rakietę na platformie startowej. Zobaczmy, czy mamy jeszcze jakieś dodatkowe kontrakty. Nie, oczywiście przy tym pierwszym kontrakcie żadnych dodatkowych nie mamy, więc od razu startujemy naszą rakietę. Teraz ważna rzecz, żeby nie zapomnieć o włączeniu całej aparatury służącej do zbierania danych naukowych. No i w zasadzie już jesteśmy na platformie startowej. Włączmy całą aparaturę naukową dostępną na naszym pojeździe, czyli tak, będziemy tutaj badać telemetrię, temperaturę oraz ciśnienie, czyli taki typowo meteorologiczny satelita, który dodatkowo
pomoże nam też troszeczkę w poznaniu balistyki. Dobra, 3, 2, 1, zapłon. I zwalniamy zaczepy. Nasza rakieta za chwilę powinna się rotacyjnie zacząć stabilizować. Dokładnie tak się dzieje. Badania cały czas sobie trwają. Rakieta coraz lepiej się stabilizuje. Coraz bliżej tego środka swojego obrotu. No i dobra, powoli, powoli spływają kolejne kontrakty. Kolejne rekordy, które tutaj osiągamy. Także bardzo duży plus. Dobra, rakieta tutaj mniej więcej obecnie osiąga swoje max Q, czyli największe ciśnienie, z jakim działają siły atmosfery na naszą rakietę. Dobra, kolejne kontrakty, kolejne rekordy wypełnione. Ok, zapłon drugiego stopnia 108 mamy osiągnięte, czyli pewnie gdzieś w granicach 105-106 będzie to finalnie. Ok, kolejne rekordy mamy wypełnione. Zobaczmy, już mamy 66 tysięcy, 68, bo już kolejny rekord wpadł. Także tutaj naprawdę całkiem nieźle zarabiamy na tym statku. No, rakieta Styx 1 naprawdę jest dość dobrym tutaj pomysłem. Dobra, kolejne rekordy spływają, także w chwili obecnej mamy już około 80 tysięcy funduszy, fantastycznie. Setkę też już zrobiliśmy. No i dobra, w zasadzie teraz tylko zostaje swobodne opadanie tej naszej rakiety. No tak, bo tutaj mnóstwo tych kontraktów zaliczone. Zobaczmy, 80 tysięcy i 201 funduszy mamy. Także będziemy chyba dość dobrze prosperować. Taką mam nadzieję. Powoli opadamy. Ja sobie przypnę spadochron też, żebym na pewno zdążył go odpalić. Zwolnijmy nieco. Co wybuchło? Lotka, ok. No tego się nie spodziewałem, ale no takie koszta trzeba ponosić. Dobra, wszystkie wybuchły, niestety. Dobra, mniej więcej na 10 km otworzę spadochron. Mam nadzieję, że nie będziemy za szybko wtedy opadać. Ok, nie zerwał się, także w porządku. 4,5 punktu naukowego. Piątkę jeszcze dostaniemy za odzyskanie tego statku, także fantastycznie. No i też będziemy mieli kilka nowych kontraktów do przyjęcia. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Ok, no i teraz swobodnie będziemy sobie opadać. Chwilę to zapewne potrwa. Także mam nadzieję, że reset tej serii naprawdę będzie się opłacił, że pójdzie ona dużo, dużo sprawniej niż te początki poprzedniej. No i cóż, myślę, że naprawdę tutaj te pomysły i inspiracje, które gdzieś tam znalazłem, pozwolą nam na prężny i szybki rozwój naszego programu. Dobra, Styx 1 próbnik wylądował, odzyskajmy ten próbnik. No i świetnie, tak jak mówiłem, dostajemy dodatkowe 5,5 punktu za odzyskanie pojazdu, świetnie, czyli mamy łącznie 10 punktów, 80 tysięcy funduszy,
No i cóż, wszystkim widzom na YouTubie dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejne.